Na torze czwartym Łukasz Żok, ARKS AJP Gorzów Wielkopolski. To jest halowy mistrz kraju z tego sezonu. No to został dopuszczony, rzecz jasna, do rywalizacji. Jacek Majewski, Łukasz Krawczuk, Patryk Krupa, Damian Trzaska, Łukasz Żok, Dominik Łuczyński, Wiktor Faraj. Faworytem jest Łukasz Żok i on po łuku najszybciej pokonuje dystans. Po wyrównaniu faktycznie zawodnik z Gorzowa Wielkopolskiego na prowadzeniu, ale bardzo mocno naciskany przez Damiana Trzaskę, a także Jacek Majewski po torze ósmym biegnący. Wydawało się, że ma szansę na to, by znaleźć się w gronie zawodników, którzy bezpośredni awans do biegu finałowego uzyskają, ale tak się nie stało. Łukasz Żok zwycięża, czas 21.09.